Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelusa, to jest kolejny odcinek Builder Simulator. Słuchajcie, kontynuujemy nasze kontrakty, zobaczmy co w dniu dzisiejszym będziemy musieli zrobić. Kontrakt numer 9. Wiatry, mamy rozmiar działki 16x16, poziom folwark. Wymagania, mamy wstawić drzwi i okna, zbudować ściany działowe oraz zainstalować schody. Natomiast co tu się stało? Z powodu wspomnianej wcześniej wichury są problemy w całym regionie. Wiele budynków zostało uszkodzonych, a część znajduje się na bezdrożach. W tym samym czasie bohater i Bill dostali nowe zlecenie. Będą musieli postarać się spełnić wszystkie wymagania klienta, jednocześnie zarządzając niewielką ilością zasobów. Zasobów? O, no dobrze, no rozpocznijmy, zobaczmy. Największy prywatny dom posiada powierzchnię 36, wow, prawie 37 metrów kwadratowych w Mumbai, proszę bardzo. No dobra. Mamy kupić okna i wstawić w odpowiednie miejsce. Wow, ile tych okien, kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, tam na górze 12, wow, 13, 14, 15, o kurczę, no dobra, wstawmy drzwi i okna, tutaj wezmę 15 na razie okien, dodatkowo raz drzwi wejściowe kupimy, no i zobaczmy, wstawmy może najpierw drzwi, będzie prościej, aczkolwiek coś tak czuję, że tych drzwi to tam chyba więcej będzie. Dobra, no to są drzwi wejściowe, to zatwierdźmy akurat te, niech będą. Czemuż to mielibyśmy tego nie zrobić? Dobra, wkrętara, pyk, pyk, pyk i pyk, no i kliny, co powinno być na odwrót, tak jak pisaliście, ale... No ale jest jak jest. Dobra, pyk. Tutaj sobie to ładnie wstawimy wszystko, elegancko, proszę bardzo, jest. No i dobrze. A, te się otwierają, jak one się... Aha, te się do wewnątrz teraz otwierają. A to widzicie. Dobrze, okna. Potrzebujemy wstawić okna, więc ogarniemy to. To mogą być takie, będą pasowały. Dobra, ja wstawię wszystkie, tak żeby później, korzystając oczywiście z wiertary, można było za jednym zamachem wszystko ogarnąć. Znaczy wszystkie wstawię na tym poziomie, o, w ten sposób. Bo później trzeba będzie raczej na drugim poziomie też wstawiać. Jakieś te okna są takie, kurcze różnego rozmiaru, ale może sobie klient tak zażyczył, kto wie. Dobra, to zrobimy tak, tutaj. W taki sposób, elegancko. No sporo tych okien, no naprawdę. Na brak światła klient nie powinien narzekać, aczkolwiek no później przy tylu oknach to jeżeli dobrego ocieplenia nie będzie, to zimą może być zimno. Ale to już nie nasz problem. To taki projekt. Dobra, no dawaj. Okej, tutaj pykniemy to tak, tutaj pykniemy to. Poważnie mi to zrobiłeś? Tak. Dobrze, i tutaj jeszcze mamy okienko. Elegancko. No dobra, jeżeli chodzi o ten poziom, to mamy to zrobione. Teraz tylko ładnie wkrętareczką wszystko machnąć. Później kliniki sobie ogarniemy też od razu. Za jednym zamachem, żeby nie przestawiać tego wszystkiego, bo to niewygodne jest. Dobra. Naprawdę sporo tego. Nie wiem na co tutaj inwestorowi taka ilość okien, ale niech będzie. Trochę się nawiercimy, nabijamy tych klinów. Dobra, jeszcze tutaj oczywiście. Jeszcze staram się robić najszybciej jak mogę, ale... To za mnie trafię. Dobra, tutaj mamy. Chyba to już będzie ostatnie. Tak jest, dobra. To teraz kliny. No, dawaj. Rączkę.
Okej, okay, pyk. A później jeszcze parapety trzeba będzie zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. No ale to sobie poradzimy z tym. A to parapety, wiecie co, to można od razu machnąć. Później pójdziemy na zewnątrz, to z tamtej strony też ogarniemy. Tak w miarę hurtowo. Ciach, ciach, ciach. No, dawaj. Hop i hop. Dobra. I jeszcze parapecik. Elegancko. Tutaj mamy kolejne okienko. No i sporo tych okien będzie. I parapecik. No, tak jak już wspominałem wiele razy, no brakuje mi możliwości wyboru parapetów. Fajnie byłoby sobie też móc dobrać parapet, tak? Bo cholera wie, może nie chcemy takiego, albo klient sobie zażyczy inne. No, a tutaj nie ma takiej możliwości. No, szkoda. Dobrze, tutaj mamy takie czuś, pyk, pyk, pyk. Tak dla odmiany. Znowu kliniki, nie? I parapety. Tak, żebyśmy się nie nudzili za bardzo, nie? Dobra. Dobrze, to mamy. Nie wiem, ile jeszcze tych okien zostało, bo już zgubiłem rachubę. Ale szczerze, mam już dość. Już, a, jeszcze... O Jezus Maria. 5 okien jeszcze. Kurde, felek. Także w przeciągu 6 minus 7 prawie nagrania, słuchajcie, to robimy same okna. Praktycznie jedną parę drzwi. Sporo. Dobra, to mamy elegancko zrobione. Ciach, ciach, ciach. No i 2 okna? Tak, 2 okna nam zostały. No oczywiście parapety od zewnątrz też musimy jeszcze ogarnąć, więc to nie jest koniec przygody z oknami. Plus jeszcze zostały okna na górze, więc to trzeba brać pod uwagę. No dobra, tu mamy temat zrealizowany. Teraz jeszcze parapety tutaj sobie ładnie dopasować. Okej, okay. A tutaj to szybka robota jest, tak prawdę powiedziawszy. No, dobrze. Elegancko. Jeszcze tu. Ja podejrzewam, że tu, no bo tak, bo my mamy jeszcze wstawić te ściany działowe, tak, ogarnąć. Musimy, no to tutaj tyle tych okien. No później po prostu każdy pokój może mieć swój, nie? Swoje okno. Załóżmy, czy tam 2 pary okien, no. No dobra, to byśmy mieli. Teraz na górę by się trzeba było dostać. Aczkolwiek, no tutaj jest powiedziane, żebyśmy najpierw ogarnęli te wszystkie rzeczy związane właśnie z oknami, drzwiami i tak dalej. To ja postawię, wiecie co, ja postawię rusztowanie. Myślę, że będzie dobre wyjście z sytuacji. Tak bym chciał. No ale, no mistrzu, no kuźwa, poważnie. O. Dobra, ogarniemy to w ten sposób i teraz zobaczmy jak to... O cholera, ja tam doskoczę? Op, doskoczę. A, tu drabina była. Głupi ja. No dobra, ale trudno. Jeszcze tutaj sobie ogarniemy temat. No tak, tylko że w rezultacie to jeszcze po drugiej stronie parapety, tak? Od zewnątrz trzeba będzie ogarniać. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć okien jeszcze muszę dokupić, więc... Więc zróbmy to w ten sposób. To jest sporo, kurde, tego. Dobra. Tutaj takie większe te okna. Porząsiu.
No i elegancko. Dobra. No to teraz znowu nie łopatą. No łopatą, kuźwa, śrub nie wkręcisz, chłopie. Jakbyś się do tego nie zabierał, to nie nada. Dobra, tu kliniki, ale tutaj, czekajcie, a tu nie będzie parapetu? Bo to takie... Albo i będą, tylko... Tylko później, no zaraz będziemy patrzeć. Jakoś te okna odstają. No i okej, to mamy wszystko, to teraz kliniki i zaraz zobaczymy, bo tutaj to na pewno parapety będą, ale czy tam przy podłogach? A, no tak, no i tutaj na zewnątrz też no, trzeba będzie rusztowania ogarniać, bo inaczej no, nie wyregulujemy tego. No, tutaj od razu w ten sposób. No i tu jestem ciekawy, czy od zewnętrznej strony coś tam będzie trzeba machnąć, czy nie? Tak. No to nie ma siły. Trzeba wszędzie dookoła rusztowania postawić, ogarnąć to i załatwić temat do końca. Dobra. Okej. Okay. Tu elegancko. I ostatnie okno, które nam tutaj zostało na całe szczęście. Bo to już zaświrować można, nieco. To mamy to. No i teraz, no cóż, od zewnątrz. O, tak tego nie ustawię? Chciałem być sprytny, ale... Niestety się nie udało. Dobra, ustawiamy. Dobrze, to byśmy mieli. No to co? To teraz rusztowanka trzeba, tak? Rusztowanka sobie machniemy. Aha, machniemy albo i nie. Dobra, no to machnijmy je tam, gdzie one są potrzebne, tak naprawdę. To tutaj raz. Tu będzie drugie. O, tu można dać w ten sposób. No i to tyle, bo... Weź ten z tą łopatą, no chłopie, kuźwa. To tyle, bo reszta nie jest nam potrzebna. Tak na dobrą sprawę to będziemy musieli wchodzić i schodzić. Ja to już wolę tak niż się bujać z tymi rusztowaniami. Pierdolenie o rusztowań stawiać. Nie ma większego sensu. Dobra. Chyba, że z ziemi. Czekajcie, a z ziemi... No właśnie, z ziemi nie mogę tego zrobić. No szkoda, byłoby prościej. Byłoby prościej, ale... Jak nam zabraniają, to co się będzie bez gesta poszarpać, nie? A, tutaj jeszcze. To chyba będzie w tyle, jeżeli chodzi o okna. Tak mi się wydaje. Tak jest. Teraz mamy kupić schody w tablecie i wstawić w odpowiednie miejsce. Dobra, do montażu schodów potrzebny jest instalator schodów. Dobra, ja tylko te rusztowania tutaj ogarnę, bo... No co jest? Bo one już nie są nam do niczego potrzebne.
a wręcz mogą przeszkadzać. No i gitara. No to teraz tak, instalator schodów on tam napisał. Kuźwa, gdzie? Co ja tu? A, tu jest wejście. Do koluśka, kuźwa. Zaraz. Kup schody w tablecie, okej. Okay. Schody. Proszę bardzo, schody są. Instalator schodów. A mogą być takie. Dobra. Teraz tak, mamy kupić i wstawić profile ścienne w odpowiednie miejsca na podłodze i suficie, wkręcić śruby. Następnie mamy kupić i wstawić płyty kartonowo-gipsowe i wkręcić je w profile ścienne. Dalej wełna mineralna, bla 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 i tak dalej. No dobra, no to profile ścienne. Proszę bardzo, ściany działowe. Profile ścienne, pek, 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 kupmy, powiedzmy, na początek kupmy 10, żeby tak za bardzo, wiecie, nie szaleć. Tu mamy tak, tu mamy tak, elegancko, chyba będzie trzeba dużo więcej tych profili. Zdecydowanie, a tutaj, co to jest? Izolacja, tak? Tak. Dobra, tam mamy... A, tam mamy na górze, tutaj ta izolacja jest potrzebna. Kupię dychę, zobaczymy na ile nam to styknie. O kurwa. To chyba zdecydowanie za mało kupiłem. Dobra, to kupmy nieco więcej. No, ciśniemy, proszę bardzo, elegancja Francja. Dobrze. Wkręćmy te profile, które tutaj mamy do wkręcenia. A, tu jeszcze profilek, proszę. Profilki. Liczba mnoga. Dobra, tu jest temat ogarnięty, jeszcze tylko tu, o, okej, okay. No tutaj też profile znowu trzeba. Uff, to wiecie co, to ja to może ogarnę poza nagraniem. Profile powstawiane, teraz co my tutaj mamy dalej? Wełnę mineralną trzeba kupić i wstawić płyty karton gips, a tam już widzę, że będzie murarka, więc elegancko, fajnie. Wiecie co, ja kupię 100 takich rzeczy i 100 takich rzeczy, chociaż nie, z tym to przegiełem pałę. Tutaj widzę, bloczek betonowy będzie potrzebny, jakaś tam zaprawa i tak dalej, no to ogarniemy. Co oni tutaj chcą? Płyty karton gips, dobra, czyli wełna od drugiej strony będzie dawana. To zrobimy to samo co z profilami, że najpierw ułożymy to co mamy do ułożenia. A później to przykręcimy i będziemy dalej się babrać z tym wszystkim. O, tu mogę z tego poziomu to zrobić, to elegancko. A co tutaj się dzieje? Co oni tu chcą? Że niby co? A, ten sposób to działa. Dobra, no to wkrętareczka i ciśniemy. Tylko, kuźwa, naprawdę mi to zrobili? No ja tam nie sięgnę. O, a może? Czekajcie, a jakbym... O, patrzcie, kuźwa, z podskoku, no to jest fachowiec, no tacy w Polsce to rzadkość. Natomiast nam się udało z podskoku śruby wkręcać. To jest elegancko, kurde. A, czekajcie, bo tu coś jeszcze musi być. Co tu ma być? Chyba wełna. No pewnie tak, tylko tam prześwituje. Dobra, tu jeszcze mamy śruby do wkręcenia. I jeszcze tutaj. A za chwilę będziemy się babrać z taczką. Dobra, tutaj mamy tak. Tu wełenka elegancko, pyk, pyk, pyk. A jeszcze tu. A tutaj? O kuźwa. Patrzcie, a tutaj jest nie tego, nie da się. Pytanie brzmi, czy to tak ma być? Czy po prostu daliśmy dupy ze schodami, ale to się później okaże. Dobra. Układamy teraz ostatnie płyty. Ja te to już tutaj przykręcę od razu, bo nie chcę mi się tak ganiać.
Dobra, to byśmy mieli zrobione. Tutaj sobie ogarniemy temat. No martwi mnie ta dziura, bo... Powiem szczerze, jak dla mnie, no nie powinno jej tutaj być. Tu powinna być wełna i też powinna być płyta kartonowo-gipsowa, ale... To już jest nie halo. Chyba, że trzeba będzie schody demontować, żeby to zrobić. No ale kazali robić najpierw schody, nie? Dobra, i tutaj śruby... Dziwne to trochę. No dobrze, i tutaj jeszcze też płyty. Pyk, 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 pyk i pyk. I przykręcamy. Dobra. Jeżeli ściany działowe są betonowe, kup bloczki, układaj je jak ściany nośne. No okej. Dobra, no to zaprawa będzie nam potrzebna, tak? Murarska. To idziemy do taczki. Czekaj, tu jest wyjście. Kuźwa, taczka, no ta. Taczka tutaj. Zaprawa. Automatiko i taczucha. No oczywiście tu musimy pilnować tego czasu, żeby taczka nie chodziła cały czas, bo tu niestety, ale pieniądz leci. Więc ją od razu wyłączamy i... I ciśnij, hopie. No co ty tam? Co to? Kuźwa, wszystko mi wlazło. Dobra. No, elegancko Madzia mi zrobiła kawusi te swojemu robolowi, także... Dziękuję. Za pyszną kawusię. Bo taka moja pomocnica jest. No. Dobra, działamy dalej. Nic nie zaszło. I teraz tak. Tu pyk, tu minigierka i... A, dobra. I sru. Się rozkojarzyłem trochę, cholera. Aj, kurde. Dobra, teraz mamy. Dobrze, kupmy bloczki. Tylko wiecie co? Czekajcie, bloczki. Ile tych bloczków? Ja kupię setkę. Już tam się nie będę. Taczka chodzi cały czas. Cholera, zapomniałem o taczce. Kurde, trzeba będzie zaraz ją tam wyłączyć. Ale to dopiero za chwilę. Na razie tu ogarniamy temat. Co, ta taczka sama się wyłączyła? Tak przez... A nie, jednak chodzi. A już myślałem, że jest na tyle inteligentna, że się sama wyłącza. O, patrzcie, co tu się zrobiło. Kuźwa, czy jakiś błąd chyba był. Dobra, teraz już można. O, jeszcze przy okazji to zróbmy. Dobra, i od drugiej strony pewnie? O nie, od drugiej strony nie trzeba. No dobrze, to teraz tak. Wydaje mi się, słuchajcie, że chyba zwiększyła się pojemność taczki. Bo jakoś tak... No, chyba się zwiększyła pojemność taczki, bo jakoś tak, kurde, to wszystko elegancko na tej kielni wchodzi. I sporo mogę zrobić. Chyba, że to mi się tylko tak wydaje. Dobra. Pyk, pyk. Kasiora mi leci. Zero reakcji jakiejkolwiek. Dobra. Elegancko. No dawaj tutaj jeszcze bloczek, tutaj tak, za chwilę będziemy mieli, pewnie będziemy musieli nadproże kupić. Ale to jeszcze nie teraz. Dobra, tu minigiereczka, pyk, super, o. Tutaj to samo, tutaj to tak samo zrobimy. Ciekawe, czy ze schodów bym sięgnął, wiecie? Tak z ciekawości zaraz zerkniemy. O, i się bloczki skończyły. To jeszcze jedna setunia, proszę bardzo. Tak jest. O, nadproże trzeba kupić. To od razu, gdzie to nadproże? Drzwi? Nie, to nie tu. Ściany nośne. Nadproże, jedno dwa. Dobra. I szósteczka, raz.
i 2. Dobrze. Teraz kielnia, pyk. O, i wejdźmy na schody i zobaczmy, czy stąd można. Minigierka, poszło. Ładnie, elegancko. To dobrze. Tu od razu może bloczki wstawię. O, pyk, 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 pyk. No dawaj. Okej. Okay. Ach, tutaj jeszcze, kurde. Ale to damy radę. Minigiereczka. I sru, i poszło. Gitarka. Dobra, bloczki. I teraz kielenka. A nie, tu jeszcze bloczki, dobra, sorry. Dawaj, dawaj, mistrzu. Dawaj, dawaj. O, gitarka. No i znowu patent ze schodami. No bo to fajny patent. W sumie. I dajemy. Ciekawy jestem, w którą stronę. Czy to po całości poleci? Po całości? Kurde, normalnie jestem pod wrażeniem. Wow, to nawet tutaj poleciało, tak? No to spoko. No i jeszcze to. Ale... Czy ja tam dam radę? Cholera, nie, trzeba ten stojaczek. Wybierz, nie no, umieść i kielenka. No i dawaj, minigierka i po całości ciśniemy. Dobra, i bloczki. O, bloczki, naprawdę nie sięgnę. Ej, żeś ty synciu. Oj, żeś ty synciu, no, tak to się nie godzi. Dobra, czekajcie, nie sprzedaj. Tylko wybierz, przestaw mi to elegancko tu. Albo nawet w ten sposób może, o, miałbym z głowy. I bloczunie, i dasz radę. No, prawie. Prawie się udało. Odsuń się. I jeszcze, i cyk. No dobra, to teraz tak. Jesus. Chłopie, chodź, bo będziesz potrzebny. Chodźmy do tej taczki, bo taczka cały czas chodzi, a my... Znaczy, fu, do taczki, do betoniary. 72%, wypatrzcie, kurde, co to się wyrabia. Uzupełnijmy sobie to. Dobra, na stówę. I wyłączmy ją. Bo to szkoda pieniędzy. I idziemy na górę teraz. Teraz tu będziemy ogarniać temat. Ale tutaj to temat, to tam bez żadnych tam tych zawijasów, skrętów i tak dalej. No kurde, co jest z tym scrollem, że... O. Minigiereczka, elegancko. Tutaj to samo zrobimy. Pyk. No i pustaczki. Znaczy bloczki. Dobra. Ej, kurczę, teraz to jakaś się wydajna ta taczka zrobiła, że sporo tego wchodzi i nie trzeba tak ganiać, tak jak wcześniej, nie? O, dobra, trzeba dokupić ściany działowe. Wezmę setkę. Coś tam będę szczypał. Dobra. Mamy to. Czyli tak na dobrą sprawę to tutaj jeszcze jedno nadproże trzeba będzie. No. Tu mamy tak. Tu mamy tak. Jest to nieco upierdliwe, muszę przyznać. No ale cóż. Dobra, raz. I dwa. Teraz bloczki będą, nadproże będzie teraz, o. To od razu to nadproże kupimy. Ściany nośne. Jedno nadproże. Wrócę tutaj. Tak, żeby mieć pod ręką. Szósteczka i pyk. Dobrze. I teraz tu oczywiście zaprawa. Tu zaprawa. I bloczki. Dobra. No i ostatnia linia,
no to oczywiście się nie da, kurde, no. Ustaw mi tutaj, synu. I hop. No tak, ale ja tutaj to nie dam rady tak sięgnąć po całości. Jeden pustak. Znaczy bloczek. Co ja z tymi pustakami? Dobra, ile wlezie, to dajemy. Bo mi się nie chce tego przestawiać, ale chyba będę musiał. Czekajcie. Dajmy to tu. I ciśnij, synu. O! I elegancko. Co on pierdzieli, kurczę? Dobra, odblokowano osiągnięcie Fixing Damages. No i dobra, słuchajcie, 10 koła nam zostało. O co chodziło z tymi śrubami, to ja nie wiem. W każdym razie Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki i subki, oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.